Kresowa afteruje po takim zakończeniu swojego programu? Oczywiście, że nie. Dlaczego nie? Bo rano jest konferencja prasowa. A czy prezesowa chciałaby afterować? Chciałam bardzo i bardzo zazdrościłam wszystkim, którzy pojechali na after. Dzwonili z tego przyjęcia, ale niestety nie wiem, że uczestnicy zrobili sobie swój after. No i wiem też, że Igor dzisiaj dojechał w ciężkim stanie do nas, ale wyglądał dobrze. Wiesz, makijażyści TVN-u potrafią zrobić naprawdę po prostu niebo z tych twarzy uczestników. Ja się tylko cieszę, że nie przyszedł w samych majtkach, bo w sumie tak spędził większość czasu w domu wielkiego brata. Tak, a masz coś takiego teraz, że serce trochę wypełnia pustka odnośnie tego, że nie możesz już wpisać player.pl, wejść w zakładkę Big Brother i ich oglądać? Dzisiaj przyszło mi jakieś takie powiadomienie z playera, że skończył mi się ten abonament i pakiet już wygasł i to było smutne, ale myślę, że ja tę pustkę poczuję o 20, jak włączę siódemka, to będzie jakiś film Big Brother. I to jest trochę, powiem ci, trudne i myślę sobie, bo już miałam jednak moje rytuały w domu i sobie robiłam kolację i siadałam przed telewizorem i oglądałam sobie program i nie wiem, co będę robiła dzisiaj. Pójdę z mężem na randkę może. Dla mnie bardzo fajne było obserwować, jak wczoraj byłem na arenie, siedziałem w trzecim rzędzie, tak jak fajnie powiedziałaś, pomachałaś mi w tym momencie, bardzo ci dziękuję za to, że naprawdę ty jesteś takim zwierzęciem telewizyjnym i ta America Express tak chyba bardzo cię w te ramki wbijała i teraz chyba odżyłaś w sumie na tym Big Brotherze, co? Ja zawsze mówiłam, że strasznie tęsknię za programem na żywo i on, wiesz co, to szczerze, no, ten program mi naprawdę sprawiał tyle radości i tyle frajdy. Ja się zaangażowałam i w te losy uczestników i gdzieś bardzo trzymałam za nich kciuki i wkurzali mnie i nie wkurzali, i lubiłam i nie lubiłam i weszłam w to cała. I kochałam tę niedzielę absolutnie i będę za nimi tęsknić i bardzo się cieszę, że to wyszło, że jest sukces i że mamy drugą serię i że we wrześniu wracamy. I jeżeli ktoś mnie zapyta, czy żałuję, że zamieniłam America Express na program Big Brother, nigdy w życiu. No właśnie, a już została czwórka uczestników. To była twoja czwórka? Nie. Kocham cię za to, że właśnie ty potrafisz powiedzieć tak na przekór wszystkim, nie słodzić i po prostu nie, to nie była moja czwórka. Bo wiesz co, mam też, znam takie przypadki, które za kulisami mówią, o ten nie, wchodzą na antenę i mówią, wszystkich kocham. I ja tak nie umiem, nigdy nie umiałam. No nie, to nie była moja czwórka, to... Miałam tam innych faworytów absolutnie, moi faworyci najczęściej odpadli już dawno. Później kibicowałam Madzi, rzeczywiście to jakby cieszę się, że Magda wygrała. Nie tylko dlatego, że jest kobietą i bardzo chciałam, żeby wygrała kobieta, ale też dlatego, że jest bardzo fajną osobą, kompletnie inną, która pokazuje ludziom inne wartości i na inne rzeczy zwraca uwagę i też, wiesz co, chyba uczy tolerancji bardzo i to jest super. No mnie chłopaki często denerwowali. Miałam momenty takie, że nie znosiłam Igora i nie mogłam na niego patrzeć. Akurat te ostatnie tygodnie jakoś podniosły mój poziom sympatii w stosunku do niego i doszłam do wniosku, że nawet lubię jego poczucie humoru i ogólnie jest spoko. Ale było trochę świńskie. Było trochę świńskie i często przeginał i... wiesz... On mógłby być twoim prywatnym kolegą, który mogłabyś chodzić na Zbawiks na piwo. Już, wiesz co, już... Chodzę na Zbawiks na piwo. Już jestem za stara, żeby chodzić na Zbawiks. Nie, ale już, wiesz co, już... tak, już jakoś... Ale były takie momenty, że myślałam sobie, nie no, przyłożyłabym mu. Pewnie albo odwróciłabym się raczej na pięcie, bo nie przyłożyła i odeszła, bo gdzieś te żarty szły za daleko i ja mam też jakieś granice, które stawiam. I nie wiem, czy ja się do niego przyzwyczaiłam po prostu, czy... Ale akurat, wiesz co, Igora chciałam widzieć w finale. Mhm. Igora chciałam widzieć w finale. Bo wiesz, w którymś momencie też... po prostu chciałam w tym finale widzieć ciekawych ludzi. Mhm. Brakowało ci Łukasza, rozumiem, w finale, to masz na myśli. Wiesz co? Nie, bo uważam, że Łukasz nie zasługiwał na finał. Ja lubię Łukasza, ale to nie był człowiek... Ja też. I on jest bardzo fajny, on bardzo dużo wniósł do tego programu, bo ten... program też
też potrzebuje takiej dramaturgii. No. Mm. Ten program potrzebuje takiego króla dramatów i to, co on tam wyprawiał, ja umarłam ze śmiechu, jak była ta scena, najśmieszniejsze momenty w programie Big Brother i oni mieli ten Ranmageddon i ten Łukasz na tej ścianie, z której Igor próbuje go ściągnąć, on w tej histerii wydzierający się w niebo głosy. To było absolutnie komiczne, ale myślę, że wiesz co, on tak mącił momentami, że to było ciekawe z punktu widzenia widza i to ten program napędzało, to też napędzało komentarze, ale nie, na finał nie, moim zdaniem nie zasłużył.